Ostatni weekend września widownia Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu była wypełniona po brzegi, a to za sprawą maratonu kabaretowego o Złoty Liść Anny Wazówny, którego organizatorem był właśnie Golubski Dom Kultury. Słyszymy tabaki Anny Wazówny. Jeszcze raz słyszymy? Przez dwa długie wieczory można było obejrzeć w sumie 9 kabaretów. Kabaret Szuje, Oko, Porażeni, Mieszane Uczucia, Pod Napięciem, Skonopi i kabaret z nazwy oraz Golubski Kabaret Wszystko Jedno. Golubska publiczność mogła także posłuchać trzech stand-uperów: Michała Komorowskiego, Pawła Reszela i Marcina Zbigniewa Wojciecha. Proszę Państwa, przed Państwem wcześniej zapowiadany Marcin Zbigniew Wojciech z Rybnika. 7 lat na scenie kabaretowej. Występował w Comedy Central oraz w kabaretowym klubie Dwójki. Przedstawi nam program, który się nazywa Rozstrojenie jaźni. Marcin Zbigniew Wojciech. Wszyscy do nas w odwiedziny? Wow. Dobrze, że jesteście. Bo muszę wam powiedzieć, że u nas na świetlicy jest dużo lepiej niż tam u was na zewnątrz. Tak, bo my się przynajmniej nie oszukujemy. Bo jeżeli przychodzi ktoś do mnie i mówi, że jest 13 apostołem, to mówię mu: Piotrek, jesteś wariatem. A wy na zewnątrz do takich ludzi jak on mówicie jeszcze z takim szacunkiem: panie premierze. Tak, oszukujecie się. U nas to jest po prostu terapia grupowa. Które zawdzięczała ratującej życie operacji powiększenia biustu o dwa rozmiary. Jeżeli jakimś cudem uważasz, że przytoczony wyżej fragment nie był najpiękniejszym opisem historii literatury, wyślij SMS o treści sprzeciw na numer 7234. Już wysiadać, zaczynają się omamy. Chyba widziałem borsuczka. I to pod paszką. A najlepsze, jak na to wszystko jeszcze do środka wpadnie kanar. Każdy kanar to taki Chuck Norris. On wchodzi do autobusu tylko raz. I tylko raz pyta się o bilet. Bilet! Jeżeli wiesz, że nie masz biletu, to nie uciekniesz. Bo każdy kanar szybciej stoi, niż ty biegniesz. Proszę powiedzieć, jak reagowała publiczność golubsko-dobrzyńska na widowni? A bardzo fajnie, jestem zadowolony ze swojego występu i reakcje były naprawdę pozytywne. Jestem mile zaskoczony tutaj odbiorem, że tak powiem. No ale nie zachowywałeś się dosyć poważnie, a nazwisko zobowiązuje, Komorowski. No tak, co prawda no nazwisko, ale jakieś tam powiązanie bliższe no raczej nie ma. Także nie zachowuję się do końca poważnie. No to chyba chodzi w kabarecie. Oczywiście, jak najbardziej. No trzeba mieć też jakiś dystans do siebie i wydaje mi się, że no, że mam jakiś ten dystans. No właśnie, a jak to jest na scenie? Jest tak czasami, że gdzieś myśl ucieknie i staniesz, nie wiesz co dalej? Czy jest wtedy pełna improwizacja? Zdarzy się tak. Też tak miałem właśnie na występie. W momencie, kiedy zaatakowała mnie ćma motyl i właśnie wtedy wyleciało mi coś z głowy, ale no później jakoś wróciła ta myśl. Co tu za ćmami wleciała? Chyba chce mnie zaatakować. Chyba wie, że jestem z rodziny prezydenckiej. Nie no, każdy kanał to właśnie taki Chuck Norris. No właśnie, on wchodzi do autobusu tylko raz pyta się o bilet. No i słyszałem właśnie, że ćma mnie rozbiła, no. To ci ćma. Pozwoleńka, przyjmij piątkę. Także no to są ułamki sekund jak gdyby. Ale no z reguły albo się improwizuje, albo po czasie po prostu ta myśl znowu wraca, co tam trzeba dalej mówić. Co daje kabareciarzom takie właśnie spotkanie, takie przeglądy? No na pewno można wymienić swoje jak gdyby doświadczenia i tak dalej. Na takich spotkaniach kabareciarze się wymieniają po prostu.
nauczę się alfabetu. Podjęło ci nie, jak zakrywać będziesz. Stary, trzeba. 15 lat, kiedy nie będzie podstawowcem. Patrz, już te obczakowe mundurki i tą babkę od maty. Ale te pisuary już mnie naprawdę dobijają. No i to już naprawdę koniec. A na koniec mamy zawsze reklamę, bo my jesteśmy takim bardzo niskobudżetowym kabaretem. Myślę, że Państwo to zrozumieją, dobrze? Króciutka reklama, no chyba Państwo są przyzwyczajeni, oglądacie TVN, oglądacie Polsat, telewizję TVN, tamte i inne wszystkie. Dobrze. Tylko muszę się skupić, bo to nie jest taka obsiada. Cześć. Mam na imię Dawid, jestem artystą kabaretowym. Moje życie to nieustanna praca. Jeżdżę po całej Polsce, występuję na wielu scenach. Często wiąże się to dla mnie z wielkim dyskomfortem. Spocona publiczność, zatłoczone szatnie, niewygodny samochód. To wszystko spowodowało, że przez długi czas walczyłem z nadmierną potliwością pod pachami. Do czasu, któregoś dnia odkryłem fach w kulce dla ciebie i twojej rodziny. M jak miłość, wiele imion ma. M jak miłość, niepozorna tak. M jak miłość, chodzi drogą swą. Gdy ją mijasz, czemu wtedy odwracasz wzrok? Cześć! Poznajecie mnie? To ja, Hania Mostowiak! Hej! Widzicie? Nie boję się już kartonów! Widzicie? Mam kartonową torebkę! Naprawdę, nic mi już nie przyda. Karton! Ale głupoty gada, co? Nadal się boi kartonów, głupia! Ale wy mnie pewnie nie poznajecie. Wiecie, kim ja jestem? No Rysiu z klanu. Najlepszy taksówkarz! A wiecie, jak się tu znalazłem? Złapałem wieniec na pogrzebie Hanki. Nazywamy się Kabaret Porażeni, przyjechaliśmy do Państwa z Szubina. No i cieszymy się, że zostaliśmy tutaj zaproszeni, było bardzo pięknie, widownia dopisała, wszyscy się świetnie bawili. No co mogę o nas powiedzieć? Ja bym chciał tylko podziękować przepięknej, prześwietnej, normalnie przecudownej widowni golubsko-dobrzyńskiej. Ludzie, kto z Was nie był, niech żałuje. Taka atmosfera, naprawdę. Może Mikołaju chcesz coś powiedzieć, dodać coś od siebie, bo to jest nowy nabytek kabaretu, jest z nami od niedawna, stawia pierwsze kroki. Mikołaju? Cóż mogę powiedzieć, cieszę się, że zostałem zaproszony przez brata i kuzyna, tak? Dobrze słyszycie, jest to mój brat i mój kuzyn, zostałem zaproszony do współpracy, zajmuję się tym dla przyjemności, ale wiążę z tym przyszłość. Dziękuję, tak, dziękuję. Pierwszy raz powiedziałem to oficjalnie, dziękuję. Co powiemy? No, pozdrawiamy cały Golub Dobrzyń. Szubin. Pozdrawiamy Szubin. Tak, pozdrawiamy Szubin. Naszym porażającym przywitaniem, pożegnaniem i podziękowaniem. Uwaga, pana. Porażeni. Francesco! Nie mogę trafić w dziurkę. Francesco, gumkę! Gumkę, już, mistrzu. Szybko, gumkę! Gdzieś miałem. Masz, proszę. Proszę. Co to ma znaczyć? No, mistrzu, chciałeś gumkę, to dałem. Ale nie prezerwatywy! Do mazania! No to było trzeba tak od razu. Zaraz. No dalej, bo wszystko pójdzie na marne! No mistrzu, chwilkę, proszę. Ach, wy masz co, żeś tam na bas grał Gupolu. Tak? Tam jeszcze troszkę z lewej. No i twórz dalej, dobrze. Oj, mistrzu, mistrzu. Tak sobie myślę, że Picasso... Picasso przy tobie to jest taki malutki, wiesz? Normalnie frajerek. Francesco? Co? Możesz sobie obciągnąć? No, jak? Normalnie! Chcę tworzyć martwą naturę! No przepraszam, misiu, już. A teraz wzrośnie napięcie. Z Gdańska przyjechał do nas kabaret pod napięciem. Składa się z trzech osób. Jest to dynamiczny kabaret, który działa od 2011 roku. Ma osiągnięcie bardzo ważne moim zdaniem, bo w tym roku zdobyli drugie miejsce na Klamce w Krakowie. Kabaret pod napięciem. Zapraszam.
milczysz. O mój Boże, milczenie jest złotem. Ty jesteś bogaty, ty jesteś tak bogaty. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Stary, musimy być przyjaciółmi, musimy po prostu. Będziemy chodzić razem na dziewczynki, ja pójdę do ciebie do domu, ty pójdziesz do mnie do domu, pogramy na PlayStation, wypijemy browarka. Cały świat będzie nasz. Batman i Robin, Robin i Batman, baby! To co, chciałbyś być moim przyjacielem? Przepraszam pana, ale ja nic nie twierdzę. Jeden Google niemy. Proszę państwa, jeszcze muszę wspomnieć tym, którzy są dzisiaj po raz pierwszy, że patronat medialny nad naszą imprezą ma program trzeci w osobie Artura Andrusa, który jest z nami duchowo i zadał mi pytanie, dlatego chcę o tym też opowiedzieć. Zapytał mnie, dlaczego Złoty Liś Anny Wazównej, laur, czyli nagrody. Nie wiedział o tym, że Anna Wazówna po raz pierwszy do Polski ściągnęła tytoń i ten pomysł powstał, kiedy z Arturem paliliśmy cygara, który otrzymał od ambasadora z Kuby, z Warszawy. I wtedy właśnie wpadliśmy na ten genialny pomysł. Liść zwinięty i wpadliśmy na pomysł, aby zrobić Złoty Laur Anny Wazównej. Proszę państwa, zmieniamy teraz klimat. Wystąpi teraz Paweł Reszela z Ostrowa Wielkopolskiego. Znakomity stand-uper, uczestnik bardzo wielu przeglądów stand-uperowi. On mówi o sobie, stand-uperem jestem. Wystąpił między innymi w edycji Zabij mnie śmiechem, gdzie doszedł do półfinału, oraz w tak zwanym programie HBO Stand-up Comedy, gdzie w 2010 regularnie występował. Ja zapraszam na scenę Pawła Reszela z Ostrowa Wielkopolskiego. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Patrzę, kobitki, facety. Są jakieś dzieci tutaj? Są, to niedobrze. No nie, bo dzieci, zauważyliście, że dzieci tak strasznie podchwytują wszystko. Trzeba uważać, żeby nie chlapnąć nic przy dzieciach. Zabawne. Ale ostatnio sobie idę swoim osiedlem w Ostrowie i dwóch przedszkolaków się przechwala w piaskownicy. A mój tata jest wysoki, moja mama też jest wysoka. A mój tata ma długie włosy, moja mama też ma długie włosy. A mój tata ma siusiaka, moja mama też ma siusiaka. Jak? No ma. Gdzie? W szufladzie. Także to nie jest tak, że trzeba uważać. Jak to się robi, że wychodzi się na scenę i godzinę czasu można gadać? Czy opowiada się o swoim życiu, czy po prostu to tak przychodzi na miejscu na scenie? Nie, raczej wszystko jest spisane. Raczej na improwizację przychodzi moment, kiedy jest reakcja z publiką, ale to jest praca po prostu. Siedzi się, pisze i na publice się testuje, czy to ten tok myślenia, w którym idziemy, czy to trafia do ludzi. Nie? Bo teraz chyba kabaret jest taką formą typowo dla ludzi, że jeżeli ludzie nie reagują, nie śmieją się, no to nie ma sensu. Nie? No właśnie, jak reagowała publiczność Golubska? Nie, no bardzo dobrze. Ja jestem... A Dobrzyńska? Gorzej, ale ogólnie dobrze. No. A w jakiej części miasta jesteśmy? Golub czy Dobrzyń? No, w tej chwili w Golubie, ale będzie nas oglądać i Golub i Dobrzyń. Ale ja już będę daleko. Jak widzę, humor dopisuje również poza sceną, tak? Tak, raczej tak. Czyli taki, jaki jesteś poza sceną, to jest to odzwierciedleniem na scenie tego, co, nie wiem, w twojej duszy, w twoim umyśle i w twoim charakterze? Nie wiem, ciężko powiedzieć. To chyba inni powinni ocenić. Bo nie wiem. Zauważyliście, że kobiety są najlepszymi kierowcami na świecie? Tak, ja też to zauważyłem, tak. Ja też to zauważyłem, jak siedzi na miejscu pasażera. To jest zazwyczaj połączone z fochem. A jest jeszcze jeden foch, bardziej agresywny. Co ci jest? Domyśl się. Życie na pewno podpowiada ci, tak jak w większości kabaretom, co tam napisać. Ale czy są takie momenty, że na scenie na przykład no, improwizujesz, bo coś się wydarzyło, bo coś się zdarzyło? No tak jak dzisiaj było widać, że ludzie zaczęli z dziećmi wychodzić, nie wiem gdzie, nie interesuje mnie to, ale właśnie wtedy jest moment, żeby pogadać o tym, co się dzieje, zwrócić uwagę innych widzów na to, co moją uwagę przykuło. Bo w przeciwieństwie do kabaretu stand-up jest... Z jednej strony łatwiejszy, ale z drugiej strony trudniejszy, bo nie ma kolegi, który przyjdzie i pomoże, jeżeli nie idzie, tylko jesteś sam na scenie i musisz reagować na to, co jest na widowni.
Jak ma pani na imię? Jak ma pani na imię? Grażyna. Znaczy trudno, niech będzie, ale... Zdarzyło ci się, że, nie wiem, uciekła ci myśl, nie miałeś dalej tekstu? No, żeby każdy występ był taki sam, zawsze coś ucieknie i jest każdy inny, ale są też, tak jak tutaj było widać, że coś ucieknie, ale czymś innym się nadbuduje, typu kobitka, która cały czas przechodziła schylona. No, taka miła pani. Tak, pani Grażyno, pozdrawiam. A teraz wystąpi kabaret z Konopi, z Kielc. Jest to kabaret, który ma długą listę nagród i wyróżnień, które zdobył, ale dla mnie szczególna jest najważniejsza. Ten kabaret wygrał pierwszy festiwal ogólnopolski przegląd kabaretów studenckich i amatorskich w Toruniu, popularną Zębatkę, i dlatego ośmieliłem się ich zaprosić, udało się i są wśród nas. Witamy serdecznie, nazywam się Kabaret z Konopi, jestem Krzysztof. Norbert. Radek. Tak jest, przyjechaliśmy do was z Kielc, dzisiaj zagramy dla was program półgodzinny, w którym będą skecze. Jakie skecze będą? Nieśmieszne. Fajne. Będziemy między innymi ZUS. ZUS pochwalimy się tutaj szybko, ponieważ musimy się sprzedać. ZUS dzisiaj był w telewizji w Polsacie. To jest konkurencja, ale... Mam nadzieję, że ktoś widział. Co możemy o sobie powiedzieć? Działamy 7 lat. Jaki mamy styl? Taki różny, przeróżny. To jest nie do określenia, ja bym powiedział takim jednym słowem. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jaki mamy styl, to zapraszamy na nasze występy, ewentualnie na YouTube, gdzie są nasze filmy. Co lubimy robić poza występami? Ja to lubię... Nie przyznawaj się, nie mów tego. A, bo dobra. Skłam. Lubię jeździć rowerem. Bez siodełka. Nago. Nago. Ja przychodzę, bo ja sobie złamałem nogę i chciałem odszkodowanie. Przecież nie ma pan złamanej. No ale miałem. No to trzeba było przyjść, jak była złamana. No przecież nie mogłem chodzić. Wtedy trzeba było przyjść. No nie szło iść. Panie Zeusie, złamałem sobie nogę w nodze. To gdzie sobie pan miał złamać? Tak to by każdy robił, proszę pana. Łamał sobie nogę, a potem po pieniądze. No przecież sam sobie nie złamałem, tak? Sam sobie pan nie złamał? No nie. A był tam ktoś jeszcze? Nie. No to... Panie Boże. Ojcze nasz. Nie. Nie złamałem sobie nogi. Cały dzień leżałem w łóżku. A noga poszła. I idzie. Hen daleko idzie. Ja mówię, gdzie tak idziesz? Nie chodź tak. Wracaj. Nie wróciła. Ja mówię, wracaj, bo się połamiesz. Połamała się. Ja mówię, nic, złamała się twoja sprawa. A ona chce podszkodowanie do Zeusa. Namówiła drugą. Ja tu w zasadzie jestem dla towarzystwa. Pan sobie jakieś żarty stroi? No nie, ja mówię, jaki wypadek był. Wypadek? Proszę pana, jak jest wypadek, to się należy odszkodowanie. To był wypadek. Piękny sen miałam dzisiaj. Śniło mi się, że wychodziłam za mąż. Tak się na wychodziłam, że aż mnie nogi bolały. Czy sny się sprawdzają? Ależ oczywiście. Kiedyś śniło mi się, że latam i następnego dnia zleciałem z drabiny. Powiedz mi, jak to jest, kiedy ludzie się kochają? Najpierw patrzą sobie w oczy, chwytają się za ręce i mówią sobie słówka. A potem? A potem patrzą sobie na ręce, mówią sobie w oczy i chwytają się za słówka. Dziś napotkam swą miłość. Ta, na pewno. Coś w środku mi to mówi. Znowu? Funkcjonujemy od 9 lat. Na pomysł stworzenia kabaretu wpadliśmy z panem pedagogiem Adamem Kałużnym, który pracuje razem ze mną w gimnazjum Grobie Dobrzyniu. Zrobiliśmy casting, oczywiście zgłosili się chętni uczniowie i przez nasz kabaret przewinęła się już spora grupa uczniów. Jest jeden lider, który jest w zasadzie od samego początku. To jest Łukasz Gabryszewski, który jest w tej chwili studentem. No i tak się to wszystko nam zmienia.
Do grupy należy jeden uczeń naszego gimnazjum, Dawid Kalinowski. Pozostałe osoby to są ci, którzy byli w kabarecie i właściwie nie chcą z niego zrezygnować generalnie. Także naboru następnego nie robimy. Jest nam dobrze w takiej grupie, jakiej jesteśmy. Mamy jedną dziewczynę, Sandrę Jaworską. Pozostały skład to Sebastian Dobrzyniecki, Kacper Zawadzki, Mateusz Szarszewski, wspomniany Dawid Kalinowski i Łukasz Gabryszewski. Jaką rolę będziesz grała w tej sztuce dzisiaj? Będę królewną, brzydką królewną. Która potem zamienia się w tą piękną? Nie. Do końca będziesz brzydką. Tak. Czy ładnie dziś wyglądam? Strasznie ładnie. Naprawdę ładnie? Naprawdę strasznie. Czy nie powinnam się trochę pomalować? Owszem, owszem. Po południu zawołamy malarza. Staramy się czerpać najczęściej z tekstów Władysława Sikory. Staramy się tworzyć programy na podobę kabaretu Potem, który właśnie stworzył Władysław Sikora. Mamy w swoim repertuarze różne rzeczy, skecze. Ostatnio zaczęliśmy tworzyć też sztuki kabaretowe. Dzisiaj przedstawimy sztukę La Fla Fla, wspomnianego Władysława Sikory. Jest to program ponadgodzinny. W całym składzie grupa występuje, czy są tak zwani rezerwowi, którzy nie wychodzą na scenę? Nie, rezerwowych nie ma, to znaczy można powiedzieć, że pan Adam Kałużny jest takim rezerwowym, ponieważ on tylko gra i robi nam podkład muzyczny. A tak występujemy w niej wszyscy, łącznie z panią Iwoną Sipak, której to jest właśnie debiut w tej sztuce. Marysia! Tak, to ja, żywa i zdrowa. Zostaliście podle oszukani. Sekretarz uwięził mnie w wieży zamiast oddać smokowi i jestem. I proszę mnie wydać za księcia, a królewna do muzeum! Nie dam! Ustąp, córko! No Marysia była pierwsza! Ja sobie znowu coś zrobię! A nie, bo ciebie też wydam za mąż. Dzień dobry, witam Państwa, a w zasadzie powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo wieczór jest dobry i jest wieczór. Jest dobry przede wszystkim, że za chwilę koniec występów ocenianych, a za moment Wasz występ, czyli występ gościa specjalnego. Kogo? Nazywam się Michał Kępa, a wraz ze mną są Diapazony, czyli razem Michał Kępa i Diapazony. Reprezentujemy humor psychodeliczno-festynowy o stylistyce pomiędzy wczesnym Bobem Dylanem a późnym Davidem Hasselhoffem. Panie Bobu, jak się pan czuje, jak się masz? When you see the people just staying on the way, you just feel going through the night. You go, saying, I was just staying out with it. Mam do sprzedania działkę pod suwałkami, which you cannot go through until you just go away, which is not way. You can stand outside the meeting of like 4000 za metr, which is kind of out of the place. Diapazony to moi koledzy, bardzo różni, bardzo dziwni. Są takim trochę dodatkiem, trochę ruchomą scenografią, jak to ktoś kiedyś złośliwie określił, ale to bardzo przyjemni ludzie, przyjemne postacie, a humor jest dosyć dziwny i straszny, czasami śmieszny, ale to z rzadka. Raczej koncentrujemy się na tym, żeby był dziwny, straszny i mieszał ludziom w głowach. Jak dobrze zamiesza, to jesteśmy zadowoleni, jak nie zamiesza, to też jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że publiczności Golubsko-Dobrzyńskiej dzisiaj zamieszacie porządnie w głowie. Też mamy taką nadzieję. Jak nie, to mam alkohol zawsze przygotowany z tyłu sceny. Jak publiczność jest niezadowolona, to częstujemy i wtedy też jest zadowolona. Taka taktyka. Ten alkohol bezalkoholowy. Tak, ten z Czech. Ty byłaś na przykład kiedyś w Wałbrzychu, czy ja na przykład... Widzę, że wiernie kibicuje pan tutaj podczas kabaretonu. Był pan wczoraj i dzisiaj. Warto? Bardzo warto. Myślę, że to jest show w dziesiątkę tutaj w naszym mieście. Coś się dzieje w końcu, nie? W Domu Kultury, bo wiadomo, był rok, Go Rock Festival, teraz kabarety i naprawdę warto przyjść, zobaczyć, bo w telewizji jak się ogląda, to jest całkiem coś innego.
Proszę powiedzieć, czy ma pan już tutaj jakiegoś swojego faworyta? Publiczność może również głosować. Mam faworytów nawet dwóch i właśnie dlatego się zastanawiam. Między Kabaretem Oko a Michałem Kępą. To znaczy Michał Kępa odpadał, bo on był poza konkursem. Komorowski. Między Komorowskim a Kabaretem Oko. Mi najbardziej podobał się stand-upowiec, ten Paweł Reszela i Kabaret z Konopi. I na ten kabaret właśnie dzisiaj oddaję głos. Głosu jeszcze nie oddam, ale oddam na tego stand-upowca, który występował jako drugi. No, wydaje mi się, że był najlepszy. Uważasz, że taki występ solowy jest lepszy niż występuje kabaret w pełnym składzie? Znaczy, no do tej pory bardziej mi się właśnie podobały występy solistów. Widzę, że decyzja zapadła. Tak, tak. Proszę powiedzieć, na kogo? A nie mogę powiedzieć, to jest tajemnica. Później się okaże, tak? Każdy może mieć swojego typu. Mi się podobał pan Reszela, Paweł. Było trochę kontrowersyjnie, ale najbardziej zapadł mi w pamięci i najbardziej się śmiałam na jego sketchu. To pierwszy taki kabareton zorganizowany w Golubiu Dobrzyniu. Tak, pierwszy. Wczoraj niestety nie miałam okazji być, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj przyszłam. No, jestem zadowolona. Dało się zauważyć, że tylna część widowni była najbardziej głośna. Czyli co, najbardziej się tutaj podobało tej widowni z tyłu? No nie mam pojęcia, jak podobało się widowni z przodu, ale nam... Bardzo... Było ciszej z przodu. Może to nieśmiałość wywołana bliskością z występującą osobą, ale... Czyli co, krótko mówiąc, było śmiesznie? Tak, bardzo. No to była okazja niesamowita, bo wystąpiło 10 kabaretów, tak? Tak, tak, dlatego... No, można poznać różne style, różne rodzaje, różnych ludzi. Który najbardziej się pani podobał? No, mnie akurat kabaret z Konopi oraz wczorajszy kabaret Szuje. No, zobaczymy, kto wygra. Ja chciałbym tylko w dwóch zdaniach państwu powiedzieć, jakie kryteria, państwo jesteście publicznością, mają swoje kryteria. Każdy z państwa ma swoje kryteria nagradzania oklaskami albo śmiechem, albo dezaprobatą artysty. Jurorzy muszą być bardzo zawodowi, prawda? Czyli nie mogą kierować się emocjami, chyba że aż takie emocje artyści wyzwalają. Natomiast muszą patrzeć na to, jak kabaret prezentuje się w ciągu pół godziny. Czy ma pomysł, czy ma pomysły, czy ma wiele pomysłów i czy potrafi te pomysły w odpowiednim czasie, tempie i z odpowiednią dynamiką zrealizować. Na pierwszym golubskim maratonie kabaretowym Suszarnia 2012. Kabaret, który zdobył pierwsze miejsce, to kabaret, który przyjechał do nas z Kraśnika. Mieszane uczucia! Drugie miejsce zdobył kielecki kabaret z Konopi. Trzecie miejsce wywalczył kabaret Oko z Bydgoszczy. Nagrodę golubskiej publiczności zdobył stand-uper Paweł Reszela. Gorące brawa! A my wręczamy teraz kabaretom poszczególnym pamiątkę. Proszę bardzo.